turniej zorganizowany bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Poziom sportowy również myślę, że całkiem niczego sobie, także myślę, że turniej fajnie, że jest organizacja, że ktoś się podjął tego i że w naszym województwie jest coś takiego, jak ten turniej obecnie jest rozgrywany. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj tak naprawdę zbierając skład do samego końca. Wczoraj wieczorem gdzieś tam zamknęliśmy jakąś kadrę na dwa autka i przyjechaliśmy, żeby to rozegrać. Mamy kilku młodych chłopaków, kilku takich, którzy grali jeszcze w pierwszej lidze, a już obecnie nie występują w rozgrywkach halowych. Myślę, że te trzy pierwsze mecze, dzięki tym trzem pierwszym meczom zapewniliśmy sobie to pierwsze miejsce w tym turnieju. Może też dlatego gdzieś to rozluźnienie w ostatnim meczu, w którym przegraliśmy i dlatego te trzy punkty nie są u nas, ale ogólnie myślę, że turniej bardzo fajnie zorganizowany i wielkie gratulacje dla organizatora. Ja myślę, że trzeba jak najwięcej tego typu rzeczy robić. To co ostatnio wystartowało, czyli ta trzecia liga futsalu, to jest coś, pierwszy krok do tego, żeby w naszym województwie powstał futsal. Dużo, masa województw gra futsal. U nas jest to jeszcze sport troszeczkę niszowy. Myślę, że jak będziemy wspólnie tak pracować jak tutaj organizator tego turnieju, to myślę, że za kilka lat będziemy mieli więcej drużyny w rozgrywkach profesjonalnych.